pokonał rosyjskiego weterana Aleksieja Olnika. Przegrał chociażby z gigantycznym Stefanem Strubem, który mierzy 213 cm wzrostu. Dzisiaj i umiejętnościowo, i wzrostowo myślę, że kaliber niższy. Obaj panowie, czy doskonale, to może za nawet rozpowiedziane, ale się znają, bowiem proszę sobie wyobrazić, 25 dzień maja 2012 roku, to było wtedy, kiedy Daniel Omielańczuk zmierzył się już z oglądanym Jurijem Chorobienko. Było to podczas Pucharu Igora Wołczanczyna. Wówczas zwycięstwo przed czasem, przez poddanie, wygrał oczywiście Daniel Omielańczuk. A więc jest tutaj, nadarza się taka okazja, by po tych 6 latach zrewanżować się może Polakowi. Aczkolwiek zdecydowanym faworytem jest Daniel Omielańczuk. No i jak sam przyznaje w ringu, to ja szukam tylko wojny. Nie ma strategii, ma być wymiana ciosów i ma ta walka zakończyć się błyskawicznie. No to sprawdzamy. Mówiliśmy o tych występach w MMA, a również mnóstwo na swoim koncie występów w MMA ma fighter z Ukrainy. Zdecydowana większość to oczywiście walki przegrane, ale to doświadczenie z tych naprawdę wielu stoczonych pojedynków jest wyniesione. Wspominał Daniel Omielańczuk, który był gościem magazynu Ring w TVP, że nie będzie kalkulował. To, że zmienił mu się rywal, to naprawdę nie wpływa na niego w żaden sposób deprymująco. To będzie wojna, to będzie walka. Piękny low kick natychmiast już na dzień dobry. To pokazuje, jaką siłą dysponuje Daniel Omielańczuk. To siła, też waga, to wszystko składa się naprawdę bardzo mocne przyłożenie. Teraz bije bokserską Omielańczuk na dół. Znowu aktywna praca lewej ręki. Chce osłabić korpus, oczywiście nie zapominając o tych low kickach. Po narożniku Robert Złotkowski, który podpowiada, przednie chodzi. No też Chorobienko jest ciekawym przykładem, bo ono wiele lepiej jednak wygląda w K1 niż w MMA. A teraz by sprytny był ten krótki prawy sierpowy Chorobienki. To są naprawdę potężni mężczyźni. Tutaj ten wydatek energetyczny jest ogromny. Już podpowiada narożnik do Daniela Omielańczuka, by nie stał w miejscu, by przed pogonił rywala. Ten low kick już po raz kolejny. Proszę zobaczyć, teraz lewą nogą aż przestawia swego rywala. Ale trafił bardzo niebezpiecznie Chorobienko tym prawym sierpowym. Musi na to uważać Daniel Omielańczuk. Oczywiście Omielańczuk no jest odporny na ciosy, potrafi przyjąć, ale lepiej nie sprawdzać tego na przykładzie rywalizacji z ukraińskim zawodnikiem. Jeżeli chodzi o Daniela Omielańczuka i jego ostatnia porażka z Amirem Al-Kabrani. Ciekawa sytuacja jest w ogóle w super ciężkiej wadze w DSF, no bo kto wie, być może Omielańczuk będzie szykowany w przyszłości, nie wiem, dalszej, bliższej, do walki o tytuł Federacji DSF. Ach, teraz przymierzył obszernym lewym sierpem Omielańczuk, troszeczkę przestrzelony. Tutaj oczywiście nie ma się co spodziewać dynamicznej, szybkiej, może tak ekspresywnej walki. Tutaj to będą pojedyncze kopnięcia, pojedyncze ciosy, ale proszę wierzyć, każde z tych uderzeń ma ogromną siłę i potężną wymowę. Middle kick w wykonaniu Omielańczuka, więc znowu osłabia dolne partie ciała Białorusina. Umiejętnie teraz schował nogę przed kopnięciem Ukraińca. A prowokujący troszeczkę z tym momentem Omielańczuka opuścił ręce, zachęcał Ukraińca Chorobienkę, by ten zaatakował. Przechwyt i wykonana akcja. Ale koniec pierwszego starcia. Ta runda na pewno wygrana przez Daniela Omielańczuka. Był aktywniejszy, umiejętnie bił bokserską, umiejętnie kopał. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Tak, jeżeli chodzi o starty Daniela Omielańczuka, bowiem on godzi i MMA, i kickboxing, jak mówi, absolutnie nie odpuszcza MMA. Tam także chce się realizować. Ostatnie 5 pojedynków to 4 porażki. Niestety tak się zdarzyło, ale zdecydowana większość, 9 porażek, 20 ponad zwycięstw na swoim koncie ma Daniel Omielańczuk. Tutaj była ta podcinka, którą Omielańczuk zaprezentował na początku pierwszej rundy. No i Robert Złotkowski, trener Daniela Omielańczuka, jeszcze dzisiaj trenowali normalnie, były tarcze, były przygotowania pod Ukraińca, no bo oczywiście wcześniej nie spodziewali się starcia z Chorobienką. A Robert Złotkowski, także znakomita przeszłość wojownika. Mistrz świata, no w zasadzie wszystkie możliwe tytuły zdobywał Robert Złotkowski, a po zakończeniu kariery zawodniczej zdecydował się dalej
prowadzić już teraz swoich wojowników. No jeszcze po drodze była kariera w boksie zawodowym Roberta Zlatkowskiego. Trafiony, proszę zobaczyć. Piękny obrot, piękne okrężne kopnięcie na głowę, idealnie wysoko wyniesiona noga. I proszę wierzyć, że ta noga, może nie było to idealnie pięknie w tempo uderzone, ale spadająca noga ważąca ogromną liczbę kilogramów. No, strącił z równowagi Ukraińca i teraz chyba będzie szukał bezpośredniego i bezpardonowego rozwiązania w tej walce Daniel Omielańczuk. Ale próbuje się zrewanżować Jurij Chorobienko. Przewrócił się, teraz kolejne potężne uderzenia spadają na głowę i co kolano? Tak jest! Nie pozwala na ściąganie sędzia ringowy, ale za moment będzie kontynuacja i świetnie czuje się w tej ringu, w tej rundzie Omielańczuk. Zupełnie nieskoordynowany Ukrainiec, źle znosi te ciosy Daniela. Bardzo ładna akcja teraz kował Leda. Piękny, kapitalne kopnięcie, potężne uderzenie, koniec. Będzie liczony w tej chwili Jurij Chorobienko, idealnie wstrzelił się z lewą nogą Daniel Omielańczuk. No zawiesił się na moment po tym kopnięciu Ukrainiec i sędzia wkroczył do akcji, bo wisiał tutaj już ciężki nokaut w powietrzu. Będzie kontynuował zatem tę demolkę Omielańczuk, a ma jeszcze półtorej minuty. Ach, próba takiego supermana w wykonaniu Chorobienki, ale zupełnie nieudana. Teraz kolano. Ogromnego respektu nabrał przed Omielańczukiem w tej chwili Chorobienko. Doskonale wie, ile ważą nogi Omielańczuka, jak mocno kopie. No, chciał pod Brudkowym z dołu uderzanym Omielańczuk złapać Ukraińca. Jest kopnięcie na udo. A to jest ten low kick, drugi low kick na lewą nogę. A, obrotówka Omielańczuka. No proszę, zaskakuje nas tą swoją finezją i fantazją Omielańczuk w ringu. Ale na dużo pozwala mu Chorobienko, który praktycznie w tej chwili pełni rolę takiego sparring partnera, który jak gdyby pozwala głównemu bohaterowi na wykonywanie poszczególnych akcji. Za moment znowu ta. Podbródkowy potężnym ciosem, teraz zwalony znów Jurij Chorobienko. Czy w stanie Ukrainiec? Nie wydaje mi się. Stracił ochotę do walki. Będzie po tym pojedynku. Koniec! Przed czasem, tak jak zapowiadał, wygrywa Daniel Omielańczuk. Dwa mocne kopnięcia, po których lądował na deskach Chorobienko, a zakończył wszystko technikami pięściarskimi. Ponad dwie minuty pracy Omielańczuka i walka zakończona przed czasem. Trzeci start w DSF-ie, trzeci triumf. Najpierw Oli Thompson, potem Niko Falin. Teraz Jurij Chorobienko. No i ciekaw jestem, jakie będą plany na przyszłość tego doświadczonego wojownika. A także pana Bogdana Kapelko, którzy wręczą pucharę i za chwilę oficjalny rewizyt. Silny w ringu, taki niekoniecznie stonowany, a przed walką spokój, opanowanie, drzemki, zupełnie sporty walki nie robią na nim wielkiego wrażenia z całą tą otoczką przed pojedynkiem. On dopiero nakręca się, kiedy zabrzmi pierwszy gong i tak było w starciu z Chorobienką. Ale jak opowiadał Daniel Omielańczuk, kiedy był amatorem, to wtedy bardzo się denerwował. Wtedy rzeczywiście ta każda zbliżająca się walka powodowała u niego natychmiastowy skok adrenaliny i szybkie bicie serca. Natomiast teraz jako doświadczony fighter, doświadczony wojownik, który ma na swoim koncie naprawdę mnóstwo stoczonych pojedynków i w MMA, i w kickboxingu, i w Muay Thai. W tej chwili wie, po co wchodzi do ringu. I tak jak zapowiadał, dali dobrą walkę. Walka zakończyła się przed czasem. A przecież Daniel karierę w K1 zaczynał w 2008 roku od walki z Tomaszem Sararą, którego zobaczymy za kilka chwil w rywalizacji o pas DSF w starciu z Piotrem Romankiewiczem z Białorusi. No kto wie, kręci się cały czas to nazwisko Sarary przy Omielańczuku. No tak, tylko że to było 10 lat temu, kiedy Daniel Omielańczuk walczył z Tomkiem Sararą. Oczywiście, że tak, no ale zobaczymy. Ostatnio Niko Falin, to o czym powiedziałem, wygrana z Oli Thompsonem, trzecia wygrana z rzędu, jeżeli chodzi o kickboxing, o formułę K1 Daniela Omielańczuka. I wielkie, wielkie brawa Jurij Chorobienko, a więc nie udał się rewanż ukraińskiemu fighterowi. To, o czym wspominał Daniel Omielańczuk, praktycznie cały czas w treningu, praktycznie cały czas w wysokiej formie, Warszawskie Centrum Atletyki, tam gdzie trenuje Daniel Omielańczuk, dwa razy w tygodniu sparingi, praktycznie przez cały czas, bez względu na to, czy szykuje się walka, czy też trzeba będzie poczekać, utrzymywana jest forma przez
Daniel Romilańczuka. To zresztą świetne miejsce do treningów. Tam trenuje też Artur Szpilka, tam trenuje Maciej Sulęcki. Izu Ugonow do niedawna i pewnie dalej będzie trenował w tym miejscu. Więc no mają tam kapitalną atmosferę. Poza tym Damian Janikowski. No jest od kogo czerpać wzorce. Jest kolejne zwycięstwo Daniela Omielańczuka. Będziemy czekać na rozwój kariery doświadczonego fajtera. Tutaj to wysokie kopnięcie. High kick, który strącił głowę Morbienki. Tutaj ta lewa ręka, która zafunkcjonowała. To jest ten high kick. Wysokie kopnięcie, po którym już czekał na liczenie. Ukrainiec idealnie trafił lewą nogą, podbródkowy i mocny cios z lewej ręki w okolice ucha, gdzieś tam ten obszerny sierpowy powędrował. Daniel Omielańczuk wygrywa, wielkie gratulacje dla Daniela, no i posłuchajmy jego wrażeń z tego pojedynku. Walki dla DSF, walki dla ACB między innymi, niezwykle intensywny okres Daniela Omielańczuka. Daniel, to się potwierdza, co mówiłeś przed tą walką. Im częściej walczysz, tym lepiej dla ciebie i tym lepiej to wygląda. Dokładnie tak, chociaż z pierwszej rundy nie jestem zadowolony, bo ręce mi nie pracowały tak, jak powinny pracować. W drugiej już troszkę lepiej, no ale wraz jakieś tam błędy wyszły, które robię. Jakie to błędy? No za mało boksowałem seriami, nie? Za bardzo chciałem, za szybko chciałem znokautować. Jakie plany na najbliższą przyszłość, bo ty nie znosisz próżni? Nie, już w połowie lutego będę walczył w MMA na ACB, a teraz raczej ACA w połączeniu ACB z Akmatem. Tutaj u nas w Warszawie zapraszam serdecznie. Zapraszamy serdecznie, dziękuję bardzo. Tyle po zwycięstwie podczas gali DSF Challenge Daniel Omielańczuk, a my czekamy już na walkę wieczoru. Za chwilę ona przed nami, Tomasz Sarara. Za chwilę w ringu.